Witamy wszystkich serdecznie tu obecnych na gminnym przeglądzie piosenki poetyckiej i poezji śpiewanej w Tłuszczu. Organizatorem przeglądu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Tłuściec, pod oczywiście honorowym patronatem wójta gminy Międzyrzec Kurlawskiej, pana Krzysztofa Adorowicza. Dzisiaj zapraszamy Państwa do świata poezji śpiewanej w wykonaniu młodzieży. Przed nami przegląd piosenki poetyckiej, aktorskiej i przede wszystkim poezji śpiewanej. Przegląd gminny, aczkolwiek otwarty konkurs dla wszystkich chętnych z terenu gminy, a nawet i spoza. I też są goście, będą występy gości. Tak, w finale, to już nie przeglądu, a poza przeglądem wystąpią nasze gwiazdy, dwie wieczoru, Kasia Jeniszewska i Marta Tchórzewska. To jest okazja do spotkania się mieszkańców gminy Międzyrzeca Podlaskiego. Tak, gminy tutaj, naszej wsi, najbliższej okolicy, a mamy przekrój chyba całej gminy obecnej na sali. I to jest kolejne działanie Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Tłuszczu. Działanie kolejne, generalnie z poezją śpiewaną mamy do czynienia już 11 rok. Przedtem koncert takiej poezji kończył podsumowanie konkursu historycznego. W tym roku skupiliśmy się głównie na muzyce i piosence, czyli przegląd, całe przedsięwzięcie toczy się wokół muzyki właśnie i poezji. Mamy nadzieję, że jest fajna frekwencja, bo 13 wykonawców przed nami do przesłuchania. Mamy nadzieję, że to się przyjmie i że będziemy mogli ten program powtarzać w kolejnych edycjach, tworząc taką platformę dla prezentacji młodym, żeby mogli się zaprezentować, pokazać gdzieś poza szkolną akademią albo poza śpiewaniem wśród najbliższych w domu. Żeby to nie było tak zwane tylko działanie do szuflady. Oczywiście, obycie ze sceną, z publicznością to jest podstawa i od czegoś muszą zaczynać ci młodzi. Przy okazji spotkanie społeczności. Tak, integracja jak najbardziej. Bez rutyny, choć myślę.
Wiecie co, powiem wam szczerze, że dobrze dzisiaj tutaj być z wami. Naprawdę. A młodym artystom, którzy dzisiaj tutaj występowali i dali z siebie serducho, chcę wam powiedzieć dziękuję wam, że wpuściliście nas słuchających do swoich serc, że podzieliliście się tymi emocjami. I tak sobie myślałem, słuchając utwory, które płynęły z ust młodych ludzi. Mój Boże, Kaczmarski, moje lata studenckie, Gintrowski, Stare Dobre Małżeństwo. Dziękuję wam za Edytę Geppert, za własną interpretację tych utworów. I powiem wam szczerze, to było piękne i wzruszające. Drugie takie skojarzenie przyszło mi na myśl, że warto na chwilę się zatrzymać w tym zwariowanym i pośpiesznym świecie życia, gdzie gonimy, ciągle szukamy czegoś nowego i w ciągłym pośpiechu, zamykając jeden dzień za drugim. Dobrze tak się zatrzymać i na chwilę usiąść, posłuchać, rozmawiać się. Dziękuję za tę chwilę wzruszeń, było przepięknie. I wiem, że to ma szczególny wyraz przed 11 listopada, Narodowym Świętem Niepodległości. Bo te utwory, niektóre z nich korzeniami wrosły w tą walkę o niepodległość. Dziękuję wam naprawdę za przepiękny wieczór, przepiękne chwile. I myślę, że każdy z rodziców, opiekunów pomyślał sobie to samo, co ja. Piękna jest młodość i jesteśmy z was bardzo, ale to bardzo dumni. Brawa dla nas. Thank you.
teraz w modzie nie Norwidy, filozofo, rybidy, więc czyj ten głos, ten głos, ten głos, ten głos.